Dzień dobry. Właśnie jeździliśmy. Tam, gdzie ogółem samochody kupowałem. Nagrałem, bo tam stoi samochód. Też ten rozbity. Ale co, stoi. Ale najlepsze to Krzysztof nie... papierów nie może znaleźć. Tak samo nie mógł znaleźć. Nie może znaleźć, czy nie mógł znaleźć na Opla. No, ma wszystko po prostu w dupie. Najeść się, napić się mleka, tak żyć sobie. A sam powiedzieć, że po prostu Paweł z Wolenia tutaj ma przyjechać, ale ogółem powiem, że będziesz to na pewno oglądał, tutaj na pewno nie wejdziesz. Bo nagrywasz na mnie głupoty, straszysz całe te, to sobie na ulicy będzie to załatwiać, a nie tutaj. Muszę zobaczyć. Proszę, to byłoby jak. Musiałem. A pośrodkowa. Widzicie? A błąd leży. Tak to jest właśnie. Głupoty przychodzą do tego Krzysztofa. Na nic nie ma czasu. Ja kupiłem to. Masło nie będę jadł, bo położę sobie. O, też było. Wyszedł, ktoś przyjechał. Na nic nie ma czasu, Krzysztof. O, ja z masełkiem nie tylko. O. Kaszanka. To w lodówce. Było, coś się nie zmarnowało. No. Sami widzicie. O. Położę. O, muszę. Zgodniałem. O. Cię zjem spokojnie, a nie. No, Paweł z Wolenia ma przyjechać. No,
to nie wejdziesz na podwórko tutaj. Nagrywałeś ostatnio na mnie. Bardzo dobre. Z szapkiem. Tak nie umie się zachować Krzysztof, a ludzie nie lubią tego. Dobrze podjem. Jaki bałagan. Nie będę pokazywał. O. Wszystkie topy, moje dokumenty, nie dokumenty, całe te wszystko woził. W samochodzie. A papierów nie wiem gdzie. To będzie stał. A powiedział właśnie, że krzyczał, otworzył bramkę, całe te, że dostał w głowę i kopa w dupę. To nie moja wina jest, że on ma taki szacunek do ludzi. Chociaż widzieliście. Trochę pokazałem. Kto się zna, to po prostu może sobie wybierać jakiś samochód. Muszę tu skórę całkiem zerwać. To kiszka. Położyć tutaj. O, to wyrzucę. O właśnie, tak. Tak to powinno właśnie być. O, przepraszam. O, tak można położyć.
Dobry wieczór. Pokój. Chłodno. Mam. Brudne kole. O. Zgłodniałem jak to. Paweł właśnie do domu jedzie, bo przyjechał tam w pile tarczy. Krzysiek pojechał, żeby naszli mu. A widzicie? Żeby mieć samochód, papiery położyć, nie wiedzieć gdzie. Głowę położył, też nie wie gdzie. Sami widzicie, jaka jest prawda. Na razie.